Znaczy, na pierwszym zakręcie nie dohamowałem się i tak troszkę wpadliśmy do rowu, ale na szczęście wyjechaliśmy, straciłem około 7 sekund. Także najważniejsze jest to, że jedziemy dalej, samochód działa w miarę dobrze, chociaż na podbiciach wypadają mi biegi, no ale jest generalnie dobrze. Znaczy, zaskoczyło mnie pozytywnie, że jest dużo więcej suchego asfaltu niż mokrego, bo spodziewałem się, że o takiej godzinie w tych zacienionych miejscach będzie jednak mokro, ale no niestety ubrałem deszcze właśnie na taki scenariusz, no ale cóż. Teraz wyciągnę wnioski, założymy inne opony i lecimy.